Znajdujemy się na terenie gospodarstwa Agromarina. To jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od około 20 lat spółka zajmuje się produkcją mleka. Gospodarujemy na 1200 hektarów ziemi, w tym około tylko 400 hektarów gruntów ornych, resztę to są łąki i pastwiska. Zajmujemy się głównie produkcją mleka. Aktualnie w gospodarstwie jest około 800 krów dojnych, a generalnie całe bydło liczy blisko 1800 sztuk. Zaczęło się przede wszystkim od produkcji bydła mięsnego, ale właściciele doszli do wniosku, że jednak tereny te stanowią idealne miejsce do produkcji mleka i do hodowli krów mlecznych. W związku z tym sprowadzono pierwsze holsztynofryzy, bydło rasy holsztynofryzyjskiej i zaczęło się od około 50 sztuk. Także w tej chwili, po tych niecałych 20 latach, już jesteśmy na poziomie 800 krów dojnych. Doimy około 25 tysięcy litrów mleka dziennie, sprzedajemy do mleczarni. Średnia produkcja od jednej krowy dziennie jest około 35 litrów, 34-35 litrów. Praktycznie 95% to jest rasa holsztynofryzyjska. To jest rasa, która charakteryzuje się bardzo dużą mlecznością. Natomiast mamy jeszcze mały odsetek krów rasy simentalskiej, którą też w pewnym okresie żeśmy trzymali. To były oczywiście simentale mleczne, które doiły się na podobnym poziomie jak holsztynofryzy, natomiast zdecydowanie więcej musiały spożyć paszy, żeby dać tą ilość mleka. Holsztynofryzy to są zwierzęta, które produkują najwięcej mleka, jeśli chodzi o sztukę. Natomiast na pewno procent tłuszczu jest troszeczkę niższy, natomiast białko jest na dosyć wysokim poziomie. Jest ogromny postęp, jeśli chodzi o hodowlę bydła i jest tendencja taka, że coraz więcej prac, ponieważ są to prace bardzo ciężkie i bardzo uciążliwe, coraz więcej prac jest przejmowanych przez maszyny i urządzenia. Od czego u nas można zacząć? Od doju. W naszych gospodarstwach są zamontowane hale udojowe, nowoczesne, gdzie krowa sama wchodzi na tą halę, jest tylko podganiana i tam przejmuje urządzenie praktycznie wszelkie czynności, poza przygotowaniem wymienia do doju. Inne czynności, które są przejmowane przez maszyny, to zadawanie paszy. Mamy paszowozy samobieżne, które pobierają paszę z silosów, mieszają to i następnie na stołach paszowych są po prostu, rozdają tą paszę dla krów. Usuwanie obornika za pomocą zgarniaczy typu Delta albo ładowarki wyposażonej w lemierz, który zgarnia obornik. Ścielenie odbywa się za pomocą rozdrabniaczy słomy, czyli bele zadawane są do tej maszyny, maszyna przejeżdża, rozdrabnia tą słomę i ścieli krowę. Być dostawcą mleka do Krasnego Stawu są na pewno pewne korzyści. Jednak współpraca ze spółdzielnią mleczarską daje jakąś tam pewność i gwarantuje to, że wiemy, że sprzedamy ten towar i otrzymamy pieniądze. Traktujemy się jako partnerzy, czyli wiemy, czego mleczarnia wymaga, oni nam to przekazują, my staramy się spełnić, natomiast my za to oczekujemy odpowiedniej zapłaty i oni też wiedzą o tym. I myślę, że na tej zasadzie, jeśli chodzi o partnerstwo, jest to bardzo, bardzo ważne dla każdego producenta, żeby mieć partnera, z którym się współpracuje i dzięki temu po prostu można to gospodarstwo utrzymać na odpowiednim poziomie.